Jesteście na żywo. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i otwieram obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żywcu w systemie online w dniu 16 sierpnia 2021 roku, godzina 8:30. Informuję, że posiedzenie Rady Miejskiej w Żywcu jest transmitowane przez kanał YouTube i nagrywane na żywo. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach jest miasto Żywiec reprezentowane przez burmistrza miasta Żywiec. Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji i nagrywania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji na podstawie artykułu 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 18 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biurze Rady i na stronie internetowej BIP miasta Żywiec. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza miasta Żywca Antoniego Sztagora. Pan burmistrz za momencik będzie z nami, ponieważ jest jakiś problem informatyczny z komputerem. Serdecznie witam panią wiceburmistrz Małgorzatę Bieszczat. Dzień dobry jeszcze. Bardzo serdecznie witam panią skarbnik Bogusławę Gardaś. Dzień dobry. Serdecznie witam panią sekretarz Małgorzatę Sanetrę. Dzień dobry. Bardzo serdecznie również witam panów, panie i panów radnych. Serdecznie witam mieszkańców naszego miasta, którzy oglądają nas w systemie online. Witam lokalną prasę. Szanowni Państwo, pozwolicie, że na wstępie odczytam listę obecności. Bardzo proszę o wszystkich o potwierdzenie swojej obecności. Pan radny Bogusław Bogacz. Ja jestem obecny. Dzień dobry. Pan radny Robert Brączek. Dzień dobry Państwu, jestem obecny. Pan radny Mirosław Figura. Dzień dobry Państwu, jestem obecny. Pan radny Mariusz Lukacz. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Grzegorz Glas. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Grzegorz Głazowski. Dzień dobry, jestem obecny. Pani radna Edyta Gowin. Pani radna Edyta Gowin jest z nami, tylko jeszcze ma mikrofon wyłączony. Bardzo prosimy panią Edytę o włączenie mikrofonu. Jarosław Gowin, jestem obecny. Pan radny Krzysztof Greń. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Adam Jurasz. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Marian Kastelik. Jestem, ale był obecny. Pan radny Marian Kastelik jest, ale ma problem z obrazem. Bardzo prosimy pana działu informatyki o pomoc. Pan radny Tomasz Kotajny. Jest pan radny Tomasz Kotajny z nami. Czy pan radny nas słyszy? Jest. Tak, słyszy nas. Pani radna Judyta Leśko. Dzień dobry, jestem. Pan radny Andrzej Maciejowski. Dzień dobry, jestem. Pan radny Krzysztof Marszałek. Witam wszystkich, jestem. Pan radny Piotr Stasica. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Paweł Szczepanik. Dzień dobry Państwu, jestem. Pan radny Leszek Szpila. Nie ma. Pan dobry, radny Tadeusz Czop. Jest pan radny Leszek Szpila, witam serdecznie. Pan radny Tadeusz Czop. Dzień dobry wszystkim, jestem. Pan radny Andrzej Wicek. Dzień dobry. Pan radny Marcin Gruber. Nie ma. Pani radna Edyta Gowin już z nami. Jestem, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam również ponownie pana burmistrza miasta Żywca Antoniego Sztagora. Dzień dobry, witam serdecznie. Który już z nami jest obecny. Szanowni Państwo, w obradach sesji nadzwyczajnej bierze udział 20 radnych. Tym samym stwierdzam, że obrady są prawomocne. Pan Wróbel dzwonił, że ma jakieś problemy, panie przewodniczący. Dzwonił do pana? Widzę, że coś tam się właśnie wyświetliła teraz wiadomość, także
On jest, ale jest tylko na fonii. Na fonii, tak? No. Czyli pan Marcin Wróbel nas słyszy. Witam serdecznie pana radnego Marcina Wróbla. Szanowni państwo, pan burmistrz miasta Żywca zwrócił się z prośbą o zwołanie w dniu 16 sierpnia 2021 roku o godzinie 8.30 sesji Rady Miejskiej celem podjęcia uchwał w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz nabycia udziału w spółce Beskid Żywiec od gminy Buczkowice. Szanowni państwo, dlatego ta sesja została zwołana. Jest z nami, jest nas wszystkich 21, także robię taką małą poprawkę, ponieważ jest pan radny Marcin Wróbel na fonii, czyli jest nas 21. Obrady są prawomocne. Szanowni państwo, porządek obrad otrzymali państwo na skrzynki. Bardzo dziękuję wszystkim mimo wakacji i urlopów o przybycie. Dziękuję za wyrozumiałość. Bardzo proszę o porządek obrad na ekran monitorów. Z porządkiem obrad mogli się państwo zapoznać. Za momencik będziemy go mieć. Sprawdzą sobie państwo, czy wszystko się zgadza. Szanowni państwo, porządek obrad, punkt pierwszy, otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, stwierdzenie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Punkt czwarty, uchwały w sprawie nabycia od gminy Buczkowice 48 sztuk udziału w spółce Beskid Żywiec. Punkt piąty, zakończenie obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Żywcu. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłasza. Bardzo proszę o planszę z głosowaniem. Zatwierdzamy porządek obrad. Szanowni państwo, proszę pozwolić, mamy problem z głosowaniem, z planszą, więc pozwolicie państwo, że będziemy głosować w sposób imienny. Głosujemy nad porządkiem obrad. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Pan radny Bogusław Bogacz. Za. Pan radny Robert Brączek. Jestem za. Pan radny Mirosław Figura. Jestem za. Pan radny Mariusz Frukacz. Jestem za. Pan radny Grzegorz Glas. Jestem za. Pan radny Grzegorz Głazowski. Jestem za. Pani radna Edyta Gowin. Za. Jarosław Gowin. Za. Pan radny Krzysztof Geń. Jestem za. Pan radny Adam Jurasz. Jestem za. Pan radny Marian Kastelik. Jestem za. Pan radny Marian Kastelik jest za, też tutaj jest z nami. Pan radny Tomasz Kotajny. Jestem za. Pani radna Judyta Leśko. Za. Pan radny Andrzej Maciejowski. Jestem za. Pan radny Krzysztof Marszałek. Jestem za. Pan radny Piotr Stasica. Jestem za. Pan radny Paweł Szczepanik. Paweł Szczepanik. Pan radny Paweł Szczepanik nas słyszy? Jestem za. Tak. Ja to mam. Pan radny Leszek Szpila. Jestem za. Pan radny Tadeusz Szop. Jestem za. Pan radny Andrzej Widzyk. Jestem za. I pan radny Marcin Wróbel. Pan radny Marcin Wróbel nas nie słyszy. Szanowni państwo, głosowało 20 radnych. 20 radnych było za. Tym samym stwierdzam, że porządek obrad został
Zatwierdzony. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu, a kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Bardzo proszę pana burmistrza. Pan burmistrz będzie relacjonował. Nie, wolny mam cały czas. Bardzo proszę o treść uchwały i pana burmistrza o wprowadzenie. Proszę państwa, na walnym zgromadzeniu spółki Beskid, jeden z udziałowców spółka, jeden z udziałowców gmina Buczkowice wyraziła chęć zbycia swoich udziałów. Zgodnie z przepisami prawa pierwszeństwo w zakupie udziałów mają wszyscy pozostali udziałowcy. No myśmy musieli całą procedurę przejść. Wszyscy udziałowcy pozostali, oprócz naszej gminy, się po prostu nie wycofali. No i te udziały spadły na nas, żebyśmy te udziały mogli wykupić. 60 dni tego wszystkiego jest do załatwienia tego tematu. No proszę państwa, to czas, te 60 dni tak się wydaje, to o mały głos by nie było za mało, bo zanim wszystkie gminy w jaki sposób się w tym temacie po prostu ten. No, udziały muszą być wycenione przez gminę sprzedającą przez dwoma metodami. No i gmina sprzedająca Buczkowice te udziały sprzedali, ponieważ zgodnie z ustawą nie mogą być udziały sprzedane po cenie nominalnej, tylko po rzeczywistej cenie rynkowej. No i te udziały zostały na tą kwotę po prostu wycenione. Z panią skarbnik gdzieś tam musieliśmy te pieniądze w budżecie po prostu znaleźć. Dzisiaj podejmujemy decyzję, żeby to kupić, no bo potem te udziały no, w jakiś inny sposób musiały być sprzedawane. Po to ten zapis został zrobiony, że pierwszeństwo w nabyciu udziału mają wszyscy pozostali udziałowcy, żeby to była spółka nadal sama. Ja dziękuję tyle. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy pani skarbnik chciałaby coś dodać? Tylko tyle, że zaproponowane zmiany w budżecie polegają na utworzeniu nowego wydatku majątkowego, który się nazywa nabycie od gminy Buczkowice 48 sztuk udziału w spółce Beskid Żywiec i na tą, na ten wydatek przeznaczonych jest 88 113 zł i 47 groszy. Na tyle zostały wycenione te 48 sztuk udziałów w spółce Beskid. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę. Można się zgłaszać. Pani radna Judyta Leśko, proszę. Dzień dobry, dziękuję. A jaki jest powód wycofania się Buczkowic? Dlaczego oni się wycofują? No bo oni z nami już nic wspólnego nie mają. Oni są obsługiwani przez powiat bielski. Za chwileczkę na pewno się będzie wycofywał Szczyrk, na pewno się będzie wycofywała gmina Wilkowice. Oni po prostu są w tym całym tam przedsięwzięciu Bielska i powiatu bielskiego. Także oni z nami nic nie mają i żadnych odpadów do nas nie dostarczają. To jest wszystko martwe, takie uczestnictwo w naszej spółce. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nikt się nie zgłasza. Mam pytanie do informatyków. Głosujemy w głosowaniu tak jak ostatnio. Czy już mamy problem rozwiązany? Niestety. Dziękuję. Głosujemy imiennie. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o wyrażenie głosu. Pan radny Bogusław Bogacz. Jestem za. Pan radny Robert Brączek. Jestem za. Pan radny Mirosław Figura. Jestem za.
Pan radny Mariusz Wyłkacz. Jestem za. Pan radny Grzegorz Glas. Jestem za. Pan radny Grzegorz Głazowski. Jestem za. Pani radna Edyta Gowin. Za. Jarosław Gowin, jestem za. Pan radny Krzysztof Gejn. Jestem za. Pan radny Adam Jurasz. Jestem za. Pan radny Marian Kastelik. Jestem za. Pan radny Tomasz Kotajny. Jestem za. Pani radna Judyta Leśko. Za. Pan radny Andrzej Maciejowski. Jestem za. Pan radny Krzysztof Marszałek. Jestem za. Pan radny Piotr Stasica. Jestem za. Pan radny Paweł Szczepanik. Jestem za. Pan radny Leszek Szpila. Pan radny Leszek Szpila. Halo, halo. Halo. Jesteś. Pan jestem radny za. Leszek Szpila. Pan radny Tadeusz Szop. Jestem za. Przepraszam, mam słabe połączenie. Pan radny Andrzej Widzyk. Jestem za. Pan radny Marcin Wróbel jest na telefonie. Pan radny, jestem za, tak? To dziękuję. Pan radny Marcin Wróbel też również telefonicznie jest za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, głosowało 21 radnych. 21 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie nabycia od gminy Bućkowice 48 sztuk udziału w spółce Beskid Żywiec. Bardzo proszę pana burmistrza miasta Żywca również oraz panią skarbnik o wprowadzenie. No to ja już mówiłem na początku, to nic dodać, nic ująć, bo trzeba było zrobić zmianę w budżecie dotyczącą zapewnienia środków, no a teraz trzeba fizycznie podjąć uchwałę o wykupieniu tych udziałów. Panie przewodniczący, mikrofon. Projekt uchwały mają Państwo wyświetlony na ekranie monitorów. Dziękuję bardzo. Można projekt uchwały zdjąć. Czy mają Państwo pytania w tym punkcie? Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Również będę wszystkich Państwa wyczytywał imiennie. Pan radny Bogusław Bogacz. Jestem za. Pan radny Robert Brączek. Jestem za. Pan radny Mirosław Figura. Jestem za. Pan radny Mariusz Wrukacz. Jestem za. Pan radny Grzegorz Glas. Jestem za. Pan radny Grzegorz Głazowski. Jestem za. Pani radna Edyta Gowin. Za. Jarosław Gowin. Jestem za. Pan radny Krzysztof Greń. Pan radny Jestem Krzysztof. Za. Tak, dziękuję. Pan radny Adam Jurasz. Jestem za. Pan radny Marian Kastelik. Jestem za. Pan radny Tomasz Kotajny. Jestem za. Pani radna Judyta Leśko. Również za. Pan radny Andrzej Maciejowski. Jestem za. Pan radny Krzysztof Marszałek. Jestem za. Pan radny Piotr Stasica. Jestem za. Pan radny Paweł Szczepanik. Jestem za. Pan radny Leszek Szpila. Pan radny Leszek Szpila, proszę o włączenie mikrofonu. Proszę włączyć mikrofon, panie radny. Nie słyszymy pana radnego. Pan radny Tadeusz Szczop. Jestem za. Pan radny Andrzej Widzyk. Jestem za. Pan radny Marcin Wróbel. Jestem za.
Jeszcze raz ja. Jestem za. Leszek Szpila. Jestem za. Dziękuję bardzo, panie radny. Wiem, że pan ma problem z głosem, ale już jest wszystko w porządku, ponieważ głosujemy imiennie, więc bardzo ważne jest, żeby każdy z państwa wyraził swoją opinię głosem. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Głosowało 21 radnych. 21 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Szanowni państwo, kolejnym punktem jest zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę o pozostanie na zespół doradczy. Mogą państwo pozostać wszyscy. Jeden punkt chciałbym z państwem omówić. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję państwu za obecność. Życzę miłego dnia i miłych wakacji.